Za chwilę jest szkoła. A to jest Miłosza prezent dla swojego lubej. No. Czekaj, bo on się ma ten. Później ci pokażę. Później już nie pokażesz mi. Bo. No to pokaż. Ale nie nagrywaj. Nie czekaj, czas tylko nas pokażę. Ale Milo chce, żebym mogę nagrać. Ale to jest większe. To jest dla kogo? Każdy ją zna. No nie każdy. A co ode mnie? Go! Witam cię, cześć, w tym pięknym nowym dniu. Idzie. No i jak? Dlaczego teraz nie dałeś prezentu? Teraz. Później, no nie? Tak. Bye bye. W najbliższym czasie będzie dużo rzeczy związanych z otwarciem sklepu, z otwarciem kanału i ogólnie z tymi mediami społecznościowymi. Powiem też, jak to wyglądało w ogóle, pomysł, skąd się wziął w ogóle założenia i kanałów, i dlaczego. I dlaczego uważam, że fotografia nie ma takiej przyszłości i w zasadzie, chociaż nie wiedziałem o tym, że będzie tak, że będę miał swój kanał, tego nie wiedziałem i że będę prowadzić vlogi. Kto by to przypuszczał jeszcze pół roku temu, czy tam w kwietniu, tak? Ale wydaje mi się, że dobrze chyba zrobiłem. Znaczy mam nadzieję, że to co teraz robię, to będzie efekt tego za kilka lat. Taką mam nadzieję. Jeśli nie teraz, to za kilka lat. A dlaczego fotografia? Dlaczego fotografia uważam, że upadnie w takiej formie, w której ja robiłem? Bo ja robiłem zdjęcia komercyjne dla dużych firm. Natomiast moim zdaniem wszystkie firmy pójdą, jak zacząłem interesować się. Dwa lata temu mediami społecznościowymi to stwierdziłem, że wszystkie firmy, czy prawie wszystkie, pójdą w szybkość. Nie tak jak do tej pory było, że sezonowość, że dwa razy w roku, wiosna, lato, jesień, zima, kampanie reklamowe. Tylko po prostu szybkość, na bieżąco, dobra współpraca z odbiorcą, z klientem i zmienność, nowe wzory. I nie ma czasu po prostu na robienie drogich kampanii reklamowych. Tutaj za mną, w starej kamienicy, jest fryzjer, 10 zł, mamy środę, rano, tak, 8:10. Fryzjer jeszcze nie jest otworzony, a jest 8 osób w kolejce. 8 osób czeka u tego fryzjera. W sobotę jak jeżdżę często, rano, też jest tyle osób. Ale w środę, rano, tam są bodajże dwa miejsca chyba do obcinania. I tyle osób. 10 zł, może dlatego. Zresztą w Piotrkowie są takie ceny w ogóle wszędzie. Prawie, no. 12 może, 16 maksymalnie. I naprawdę, naprawdę sam jestem ciekaw, czy ta moja rezygnacja z tego, co robiłem wcześniej, czyli dokładnie dwa lata temu, zacząłem się interesować bardzo mocno mediami społecznościowymi. Dwa lata temu, święta, pamiętam, że przez trzy tygodnie siedziałem po jakieś 7-8 godzin dziennie, naprawdę, no ale 6 to minimum. Non-stop czytałem zagraniczne blogi odnośnie działania mediów społecznościowych i jestem ciekaw, czy ta moja fascynacja mediami społecznościowymi i rezygnacja, bo ktoś powiedział, napisał, że zarabiałem więcej niż prezydent Polski i tak było. Czy rezygnacja z wysokich dochodów, rezygnacja na rzecz tego, co teraz robię, gdzie nie mam dochodów, czy to przyniesie efekt? Naprawdę, sam jestem ciekaw. Za rok, pewnie za dwa, będę mógł ocenić, czy to, co zrobiłem dwa lata temu, czy powiedzmy w przeciągu ostatniego roku, to jest głupota z mojej strony, czy po prostu, czy jednak,
Czy jednak wybieganie w przyszłość? Czy jednak, czy to nie jest przewidywalność? Czy dobrze zrobiłem, że zrezygnowałem? Znaczy zrezygnowałem, ja nie zrezygnowałem jeszcze. No ale jeżeli ja nie poświęcam czasu na rozwijanie firmy w działalności fotografia reklamowa, z której się utrzymywałem przez wiele lat, no to już jest pomału taka rezygnacja. Ja mam klientów, robię jeszcze, ale to wiesz, to ja nie myślę o tym pod kątem rozwoju, że to... Myślę inaczej, myślę teraz właśnie o tym, o tych nowych mediach i o tym, jak w nich zaistnieć ewentualnie. Aczkolwiek pół roku temu, jak zakładałem swój kanał, to w ogóle nawet mi nie przeszło przez myśl, że mogę myśleć o własnym sklepie. Dopiero mój widz mi poinformował mnie, że będzie chciał kupić ode mnie produkty, koszulki. Czy to będą 2 sztuki, czy 5, nie wiem. Ale jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. To jest nowe doświadczenie, coś nowego, będę się uczyć czegoś nowego. Jeszcze mogę, jeszcze mam 40 lat, to jeszcze parę lat mogę się pouczyć. Nowy dzień, nowa wena twórcza, nowe pomysły. Tutaj jakiś tam nowy pomysł odnośnie logo. Te kółeczka to mi przypomniały jakby głowy. Więc literka M, niby tutaj się witają, ale tu nie o to chodzi. Teraz tak, odnośnie samego logotypu, to będzie podobne do tego, co miałem wcześniej, czyli marcinmazur.com. I tak samo, stwierdziłem, że musi być tak samo, to mi się podoba i jest jakby ok. Natomiast tak, tutaj znalazłem taki jakby inspirację kolorystyczną i myślę o tym, czy nie wykorzystać tej literki M, ale zrobić tutaj jakby takie, są trzy części, tak? Jedna, druga, trzecia. I Marcel, Miłosz i Marcin. I powiedzmy tutaj jakieś, nie wiem, na zasadzie główki czy czegoś, żeby to w ten sposób gdzieś tam pokazać. Tak, że są trzy osoby i M. Nie wiem. To się rozwija, zobaczę. Właśnie czytam informację odnośnie sejmiku województwa łódzkiego, gdzie mój tata jest przewodniczącym sejmiku. I województwo łódzkie w przyszłym roku powinno zarobić 54 miliony. Czyli nie zadłuża się, jak większość to robi, tylko jeszcze zarabia. Jak mi skoczyło około 400 tysięcy subskrypcji, to Milo się mnie pyta i mówi, że pewnie w Piotrkowie, że na pewno w Piotrkowie jestem najlepszy. Najwięcej mam subów. Ja mówię, że słuchaj synuś, wcale jeżeli ja mam tyle, to nie znaczy, że ktoś nie jest w Piotrkowie, tylko go nie znamy, bo na przykład nagrywa gry albo inne rzeczy, które nie musi być z nazwiska znany. No i tutaj jeden z widzów mi podesłał, Ewelina, jeżeli coś, to przepraszam ci za taką, czekaj, zaraz. Podesłał mi adres Eweliny, która jest z Piotrkowa, ale okazało się, że z Piotrkowa. Ewelina Rynkowicz. Ewelina Rynkowicz ma 50 tysięcy subów, no i myślałem, że ma więcej, ale niestety nie. Ewelina ma 50 tysięcy, znaczy ma więcej, tak, ale jest z Piotrkowa. Kujawskiego. Niemniej pozdrawiam cię Ewelina, bo podobno mnie na live'ach pozdrawiasz. Ale szukam kogoś, kto ma więcej subów niż ja z Piotrkowa. Ja myślę, że ktoś się znajdzie. Bo ja chyba w YouTubie mój kanał ma, nie wiem, tam 800 miejsc. Także myślę, że się znajdzie ktoś. Troszkę już się wkręcam i myślę o koszulkach. Tu jest kogut, ale to jest jakby taka inspiracja. Natomiast wiesz, że ja lubię właśnie o takie motywy, trójkąty. Ale może na przykład nasza trójka, profile z boku twarze, no bo z przodu to raczej nie, i właśnie w ten sposób zrobić, wydaje mi się, że to jest fajny motyw i tak, coś takiego zrobię. Właśnie jestem po rozmowie z byłym w zasadzie, z byłym polskim producentem odzieży młodzieżowej, który, no ten pan zamknął firmę 2 lata temu i nie wiedziałem o tym, natomiast wiem, że szył w Polsce, polskie produkty i tak dalej. No i mówi, że zaciekawiłem go właśnie tym swoim pomysłem, bo uważa, że zawsze największy problem wszędzie to jest to, żeby znaleźć tego następnego odbiorcę. Czyli na przykład w tym przypadku już jakby tego ostatecznego, że to jest zawsze największy problem. Startował z różnymi sklepami, z próbą sklepów internetowych, ale to wszystko gdzieś tam się nie udało. Natomiast firma jest zamknięta, ale powiedział mi, że mi dużo podpowie, tylko muszę się jeszcze przygotować co i jak i ile produktów. Także no, jestem podjarany cały czas. Zresztą tutaj pan Krzysztof również był bardzo ciekawy tego pomysłu i mówi, że nawet dawno takiej informacji z jakiejkolwiek branży, czy to wiadomości, czy gdzie indziej, nie usłyszał i tak go nie zaciekawił ten temat. Jakby taki nowy, nieznany i też pewnie ciekawy. I dla mnie, właśnie dla mnie to też jest ciekawe.
To jest jako coś nowego, jako przeżycie nowe, poznanie czegoś nowego. I tym się emocjonuję. I o tym będzie chyba pewnie wkrótce. I jeszcze dłużej. No i był przed chwilą u mnie kurier. Fajnie, przywiózł paczuszkę, czyli nagrywarkę. No i pan mówi, 830 zł do zapłaty. Mówi, jak? Jak zapłaciłem? No, mówi, tak ma do zapłaty. I wiesz, co się okazało? Okazało się, że w hurtowni, w której kupiłem, to po prostu źle wystawiono fakturę na przelew, czy tam dokumenty. I wysyłają mi jeszcze raz, ta jest odesłana z powrotem, bo nie może być tak, że ja tutaj jakoś zapłacę, bo to za dużo komplikacji, więc wysyłają mi dzisiaj drugi raz. Tak sobie myślę o tym sklepie i o swoich produktach i o cenie. Ja wiem, że w większości moi widzowie to są osoby młode, mogące nie mieć kasy. Chociaż i tak przeważnie rodzice to będą kupować. Ale chciałbym, żeby było w Polsce, bo ja będę stawiać tak na tą polskość, tak? Chciałbym pójść jednak w tą stronę, żeby pokazać, że te polskie produkty, że wszystko, począwszy od pomysłu i tak dalej, że to jest w Polsce i żeby ewentualnie nawet ludzie w jakiś tam sposób doceniali to wszystko. Jako przykład podam ostatnią sprawę Orlenu. Tutaj mamy Orlen. Orlen kiedyś miał polski znak w Niemczech. Oni mają chyba bodajże 500, coś 300 stacji na terenie Niemiec. Natomiast zmienili branding, zmienili nazwę na Star. A wiesz dlaczego? Dlatego, że Niemcy nie chcieli kupować Orlenie, nie chcieli kupować polskich produktów. Oni kupują niemieckie produkty. Niemcy, ja jeździłem przez 8, nie, 10 lat chyba, wakacje pracować do Niemiec. Niemcy po prostu kupują swoje produkty, dlatego Orlen musiał zrezygnować. Chciałbym, żeby ewentualnie właśnie polskie, to nie mówię o sobie, ale ogólnie ja też kupuję polskie rzeczy. Żeby polskie rzeczy były kupowane przez Polaków, żeby były bardziej doceniane. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Oczywiście też chciałbym, żeby moje koszulki były kupowane właśnie ze względu na to, że są w Polsce zrobione, że będą w Polsce robione, że będą zaprojektowane w Polsce, a nie na przykład gdzieś tam w Pakistanie wykonane czy w Chinach, bo Pakistan jest tańszy niż Chiny. Chiny już nie są takie tanie. Pakistan, Indie są tanie. Dobra, fajnie. No, dziękuję. W takim razie dziękuję, do usłyszenia. Patrz, ci wyszła. Co? Świnka. Czy to dinozaur? Ty masz za 10 minut trening. Idziesz? Jest za 13, za 13 minut. Spać się chce? Co? Dobrze. Czy udawałeś? Niedobrze. Niedobrze ci? No i co, wyszło tak, że Marcel nie poszedł na trening, bo mu się nie chciało. Przez to, że jeździł na to szczepienie, to po prostu przestał chodzić na treningi i później ciężko jest wrócić. Nie chciało mu się. Miłosz, znowuż też go coś tam niby bolało, zaspany, też nie poszedł. Nie wygląda na to, że tylko ja pójdę z całej trójki. Ach, najstarszy, a najczęściej chodzi, najbardziej zaangażowany. Są piłki. Tylko... Nie no, powietrze to się... Tylko do tego... Do hali. O, są. Okazuje się, że nie mamy piłki, ale na szczęście tutaj w szkole jest. Pełen zestaw, więc jesteśmy uratowani. Trening się odbędzie. A co? 18.30. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro się widzę z tobą. Zobaczymy się. 18.30. Trening zaliczony. Chłopcy nie chcą ćwiczyć, to chociaż niech stary ćwiczy. Stary dziad, ale... niech ćwiczy. Dobra, fryzurka jak? Kurde, nie ułożona. Tutaj na boczek ładnie. Powinien być... O, patrz. Normalnie. Miód malina. Trzymaj się.
A teraz czas pozdrowień. Pierwsze trzy osoby, które wybrałem, to były najszybsze osoby, czyli najszybciej napisały. Jeżeli ty chcesz być szybki, to ustaw sobie na YouTubie dzwoneczek, żeby otrzymywać szybko wiadomości. Zuzia Zuzix, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłaś pierwsza. Rigzon.pl, pozdrawiam cię za to, że byłeś drugi. Maciej Bącik, chyba pierwszy raz trafiłeś. Pozdrawiam cię za to, że byłeś trzeci. A teraz wybieram komentarze, które są najciekawsze związane i są związane z ostatnim odcinkiem. Paweł D, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Taka koszulka na pewno będzie, na 100%. Olaf Stolz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Filmy będą o 18:30. Będę się starał, żeby o tej godzinie były cały czas. Oprócz chyba weekendu. Gracjan Jakubowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Robię sam ten sklep, dlatego potrzebuję czasu, żeby sprawdzić materiały, zanim to wszystko i tak dalej zrobię. To luty 2017, tak planuję. Oski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, ale jeżeli będzie zainteresowanie, śmieszne dla mnie, no ale może będzie tam moja twarz, nie wiem. Dla mnie śmieszne. Dziadek 155, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, chcę przetestować różne rodzaje gier i będą te strzelanki. Mixer, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A jak myślisz, będę nagrywać w Wigilię vloga? Oczywiście, że będę. Mateusz Vlog, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i jeszcze nie podałem cen koszulek, więc trudno teraz mówić, w jakiej cenie one będą. Natomiast jeżeli będą w granicach 40-60 zł, to one są po prostu, będą tak jak wszędzie gdzie indziej w innych sklepach. Ale mam jakieś tam inne też pomysły. Kinga W, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oczywiście dla dziewczyn też będzie. Patishon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wczuwam się w YouTube'a. Jak zaczynałem fotografię, to też się bardzo mocno wczuwałem. Czytałem dużo książek, mnóstwo i tak dalej. Byłem mocno zaangażowany. Jeżeli mi się tutaj nie uda, czy mi się znudzi, znaczy nie, no nie może mi się teraz znudzić, bo za bardzo już to wsiąknąłem, to po prostu to trudno. No to jakieś tam, nie wiem, może kasę coś stracę, czas i ten, ale nieważne. To nie jest ważne. No i nieważne, pozdrawiam, o właśnie, nieważne. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja też byłem kiedyś metalem. Jak miałem 15-18 lat, metalem, na czarno chodziłem. Miałem włosy takie dotąd mniej więcej. I w glanach oczywiście też chodziłem. Małgorzata Sułkowska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No te koszulki ja je kupię, sprawdzę, ale być może faktycznie jest tandetny materiał. Sam jestem naprawdę ciekaw. Na pewno wszystko sprawdzę. Trevor Phillips, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Plany są takie, że Sylwester będzie w Zakopanem. Tak na to wygląda. The Diablo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czy to dobry pomysł? Okaże się za jakiś czas, za nie wiem, za pół roku już będę wiedział mniej więcej, czy to był dobry pomysł, czy też nie. Cygański, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Na pewno będą koszulki sportowe, na 100%. Dlatego, że mam dojście do dobrego producenta materiałów, gdzie można fajne robić różnokolorowe koszulki sportowe, więc tu to ja o tym mało mówiłem, ale nawet nie wiem, czy nie zacznę od koszulek sportowych albo t-shirtów, to i to, ale sportowe na 100% będzie. Gaper TV, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zanim przygotuję się, bo to nie jest tak, że idziesz do sklepu, gdzie są sprzedawane od razu gotowe koszulki, czy youtuberzy sprzedają w jakichś tam sklepach zewnętrznych. Ja muszę sprawdzić, że ten produkt musi być taki i taki. Zanim to wszystko przygotuję, to liczę, że to będzie luty. Koperka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oczywiście, no właśnie dlatego mówię, będę sprawdzać, muszę przetestować w praniu, tak, z 7-8 razy uprać jedną i drugą, czyli polską i zagraniczną i chińską koszulkę, sprawdzić, zobaczyć, jaka jest różnica. A może będą koszulki te i te? Tak planuję, żeby być może była chińska, tak, z nadrukiem i tak, znaczy chińskie to w ogóle się uważają, wiecie, za, wiesz, za... zachodnie, amerykańskie, tak? Bo to nazwy są takie, to nie są, że Changjua. Nie, nie. To są marki, które gdzieś tam są znane, tylko to jest po prostu szyte tanio. Na dzisiaj to już wszystko i jutro też się widzimy. Jutro też będzie piękny, cudowny dzień. Jutro jedziemy zawieźć karmę do schroniska. Także będzie fajnie. Akcja się udała. Trzymaj się, cześć. Na razie, do jutra.